Cześć kochani, witajcie na moim kanale. To jest pierwszy filmik w roku 2022. Z tej okazji chciałam zrobić bucket list, czyli po prostu moją listę rzeczy, które planuję zrobić w tym roku. Miejmy nadzieję, że wszystkie rzeczy na tej liście będą zrobione do końca tego roku. Taki jest mój w ogóle cel, goal taki na ten rok. A więc mam 13 rzeczy na tej liście mojej. Ja wiem, że 13 to jest słaba liczba i nawet nie tak dużo do zrobienia. Bo rok ma 365 dni, a ja tylko daję 13 rzeczy na mojej liście do wykonania. Po prostu to są rzeczy, które chciałabym mieć zrobione, ale teraz właśnie zacznę wymieniać wszystkie rzeczy, które chcę mieć zrobione przed tym końcem tego roku. A więc pierwsza rzecz to jest podróżowanie. Oczywiście chyba każdy to będzie miał na swojej liście, bucket list swoich marzeń i w ogóle, bo podróżowanie to jest chyba najpopularniejsze. No, chciałabym podróżować. Mam w planach teraz taką wycieczkę z moim chłopakiem, gdzieś lecimy w lutym i nie powiem wam jeszcze gdzie, ale no, podróżowanie w tym roku chciałabym trochę podróżować, więc zobaczymy, czy to się na pewno stanie, ale mamy już coś kupionego, wylot kupiony już mamy, więc to chyba odhaczę na tej liście, zaznaczę, że jest zrobione. Miejmy po prostu nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę i że wylecimy spokojnie i będziemy fajnie się bawić. Druga rzecz na mojej liście to jest imprezowanie. Oczywiście chciałabym poimprezować troszeczkę w tym roku. Chciałabym się wybawić. Dużo osób teraz ma urodziny, więc na pewno się chyba w tym roku wybawię, ale no zobaczymy, czy to się stanie. Oczywiście moja kuzynka ma 18, więc w sierpniu będą chyba urodzinki. Fajnie się wybawię wtedy, bo imprezka będzie. Moja siostra też ma 18, więc w tym roku. I no, zobaczymy, czy coś tam będzie, jakaś imprezka, czy nie. Trzecia rzecz, która jest na mojej liście, to jest zaliczenie moich lekcji jazdy, ogólnie autem. Więc ja mam już zrobione 6 lekcji. I teraz się zapisałam na 2 następne, więc teraz chyba będzie to szybko wszystko szło, bo już chcę tak bardzo to skończyć, te wszystkie lekcje, a muszę zrobić 12 lekcji, więc jestem tylko w połowie, więc pół mam za sobą, ale jeszcze pół mnie czeka. No i oczywiście chciałabym to jak najszybciej zrobić, te lekcje, i zapisać się na praktyczny egzamin, bo bez tych lekcji skończonych 12 nie będę umiała się zapisać na egzamin, więc muszę zaliczyć te 12 lekcji. Niestety. Chciałabym też w tym roku, no, zdać ten egzamin, tak? Chciałabym już jechać sobie gdzie chcę. Po prostu jechać sama też, bo teraz to tylko mogę jeździć moim autem, ale z moją mamą, więc albo z instruktorem. Więc to jest takie, wiecie, chciałabym już wszystko sama zrobić, więc miejmy nadzieję, że w tym roku ukończę lekcję, zdam egzamin, taki jest mój cel. Nie wiem, czy to się stanie, bo lista też oczekiwania na egzamin praktyczny jest bardzo długa, ponieważ jest dużo osób, które chce się zapisać na egzamin i chce zdać, a przez ten COVID to wszystko jest tak zwolnione i przedłużone jakby wszystko. I miejmy nadzieję, że do końca tego roku będę miała już swoje prawo jazdy, wszystko zdane i będę mogła jeździć sobie gdzie chcę. Moim autkiem. Sama. Piąta rzecz to jest taka, że ja nigdy nie byłam w stolicy Polski, więc chciałabym zwiedzić Warszawę. Chciałabym zobaczyć, jak jest w stolicy kraju, którego ja się urodziłam. Chciałabym w tym roku mieć dużo randek
z moim chłopakiem. Dużo randek, takich fajnych, miłych. To jest manifestacja teraz. Chcę mieć dużo randek w tym roku. Chcę też więcej aktywności w moim życiu, że więcej jakby chodzenia, więcej takiego ruchu, więc chciałabym na przykład też mam rower i nie za bardzo go używam, więc chcę go częściej używać w tym roku. Jeździć tym rowerkiem sobie na podróże jakieś, rowerkowe podróże. No to też będzie dobre dla mojego zdrowia. Tymi wszystkimi rzeczami chciałabym też zaoszczędzić sobie jakieś pieniążki na przyszłość. Więc chciałabym, muszę sobie otworzyć konto takie w banku oszczędzające i chcę po prostu zaoszczędzić sobie parę tam kasy, więc zobaczymy, ile sobie zaoszczędzę do końca tego roku. Kochani, nigdy nie byłam na camping, nigdy nie miałam camping i chciałabym po prostu kupić namiot na wakacje na przykład, czy coś, kupić namiot i zrobić sobie camping, nawet z chłopakami, z kolegami, kupić sobie namioty, kiełbaski jakieś i sobie zrobić taki po prostu camping. Więc może to się uda zrobić w tym roku, bo nigdy nie byłam na takim czymś i chciałabym po prostu chociaż na jedną noc tak sobie pokampingować i spać w namiocie. Okej, to jest bardziej takie ekstremalne, bo trochę się boję to zrobić, ale chciałabym zrobić sobie tatuaż. Dla mnie to jest trochę ekstremalne. Niektórzy powiedzą tatuaż ekstremalne, wiesz co. No, ja wiem. Ale dla mnie, ja na przykład takich rzeczy się boję. Ja się boję, że to będzie bolało strasznie mocno. Dużo osób mówi, że to mega boli. Ale chciałabym taki malutki tatuaż gdzieś może albo na ręce, albo na przy kostce, na nodze, albo nie wiem gdzie, albo gdzieś na moim brzuchu. Więc zobaczymy, na pewno będzie to jakiś malutki tatuaż. Zobaczymy, czy to się stanie w tym roku, jakiś tatuaż, czy będzie, czy nie. Ale może, może. Nie wiem w 100%, czy to zaliczę na tej liście. Chciałabym mieć masaż, ale taki profesjonalny w tym roku. Nigdy nie byłam na takim masażu profesjonalnym, a z tego, że pracuję, to sądzę, że to mi się naprawdę przyda i fajnie relaksujące by to było. Więc chciałabym taki masaż profesjonalny. Nie wiem, czy to się stanie, ale to jest jakaś manifestacja, wiecie, może się uda. Nie wiem, czy z tym COVID-em to wszystko się uda zrobić, ale no, trzymajmy kciuki. Chciałabym zrobić komuś w tym roku niespodziankę. Nie wiem jeszcze jaką, nie wiem, po prostu chciałabym zrobić niespodziankę. Ja uwielbiam robić niespodzianki komuś, albo jakieś prezenty kupywać, albo coś. Ja lubię zawsze dawać. Dla mnie bardziej taka jest przyjemność dawania. Ostatnia rzecz, jaka jest na mojej liście i chcę, żeby była wykonana, to jest, żeby mieć 5000 subskrypcji co najmniej na moim kanale, na moim YouTubie, więc do końca tego roku w ogóle, 2022 roku, więc miejmy nadzieję, że to się stanie, chociaż 5000 i byłabym bardzo szczęśliwa. Więc jeśli podobał Ci się ten filmik Tobie, to możesz mnie powspierać trochę w tym i zalajkować i subskrybować. Oczywiście subskrybuj, please. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!